Subiektywny flesz giełdowy, Mateusz Namysł. Zapraszam. Dzisiaj mamy na warszawskiej giełdzie wzrosty, choć ten tydzień najprawdopodobniej skończymy lekkimi spadkami, choć względem rynków zagranicznych, głównie zachodnioeuropejskiego, amerykańskiego czy japońskiego, nasza giełda w tym roku wydaje się być silna. S&P w tym roku straciło już 10%, DAX 17%, Nikkei 21%. Natomiast warszawska giełda od początku roku straciła raptem 5%. Co odpowiada za, co jest przyczyną tych spadków na rynku polskim czy europejskim? To przede wszystkim sytuacja banków europejskich, które zdecydowanie ciążą. Obawy o to, co znajduje się na bilansach banków, powoduje znaczne przeceny. I tak rozczarowujące dane, czy to Deutsche Banku, czy Societe Generale wczorajsze, czy wcześniejsze Credit Suisse, powodują znaczące, nawet 400% spadki w ostatnim okresie banków. A co powoduje właśnie te obawy o sektor bankowy? To między innymi niska cena ropy naftowej, która wczoraj wyniosła nawet poniżej $27 za ropę WTI. To spowodowało też obawy o banki, spowodowały też znaczący wzrost awersji do ryzyka i wzrost kursu złota. To, co było ważne dla naszego lokalnego rynku, to wyniki w tym tygodniu PKO SA, które były lepsze od konsensusu rynkowego. Podstawowa działalność była zgodna z konsensusem, natomiast bank zaprezentował się lepiej na działalności lokacyjnej, handlowej, osiągnął niższe rezerwy oraz osiągnął niższą stopę efektywną podatkową. I to wpływało na warszawski rynek. Tych wyników finansowych będziemy mieli coraz więcej z postępującym czasem aż do pierwszego dnia wiosny i to powinno wpływać na nasz rynek, natomiast to właśnie tendencje globalne i cena ropy naftowej jest tym, na co patrzą globalni inwestorzy i to właśnie cena ropy naftowej powinna wyznaczać kierunek giełdom światowym i też warszawskiej giełdzie. To był subiektywny flesz giełdowy. Na kolejny program zapraszam już za tydzień.